Gdy myślimy o katastrofie klimatycznej, często wyobrażamy sobie taki sztywny podział na tych, którzy w nią wierzą i działają oraz na tych, którzy ją wypierają, czyli tak zwanych denialistów. I tutaj pojawia się pytanie, czy ci denialiści to jest rzeczywiście nasz największy problem w opowiadaniu o katastrofie klimatycznej. Zmiany klimatyczne, czy katastrofa klimatyczna, to jest coś, o czym słyszymy od kilkunastu lat. Rzecz całkiem nowa. Na początku słyszeliśmy od naukowców, czyli no siłą rzeczy ten przekaz absolutnie nie był zrozumiały, nie docierał do ludzi. Potem zajęli się tym aktywiści, celebryci. O zmianach klimatycznych mówiła Greta Thunberg, zaczął mówić Leonardo DiCaprio. Niedawno powstał wspaniały film Davida Attenborough. Natomiast wciąż wydaje się, że nawet nie tyle wydaje się, ile znowu wracając do naukowców, widać, że te zmiany w postępowaniu człowieka na planecie przebiegają zbyt wolno. Dlatego w zeszłym roku postanowiliśmy wykonać badanie i stworzyć projekt Ziemia nie atakują, gdzie sprawdziliśmy po pierwsze, co tej matce Ziemi doskwiera właściwie, bo tutaj nie ma jasności. Sprawdziliśmy też, jaki jest stosunek Polaków do środowiska, do zmian klimatycznych, czy w ogóle wiedzą, że coś jest nie tak. A jeśli wiedzą, czy zamierzają zmienić swoje postępowanie, czy widzą jakieś rozwiązania tej sytuacji. Pierwsze wyniki wyglądają dosyć fajnie, budzą nadzieję, ponieważ 3/4, 72% ludzi uważa, że Ziemia znalazła się w krytycznym stanie i że trzeba coś zrobić. Zapytaliśmy, kto za tym stoi, no bo słyszeliśmy różne śpiewki, że to naturalny cykl. Nie, jednak 97 na 100 osób uważa, że w większym lub mniejszym stopniu stoi jednak za tym człowiek. Czyli jest pewna świadomość, ale tutaj dobre wiadomości się kończą, ponieważ oprócz świadomości i pewnego strachu zbudowanego przez przekazy medialne, no niewiele więcej wiemy i przede wszystkim nie wiemy, jak sobie poradzić z tym problemem. I tutaj Oliver Bellkamp w Guardianie powiedział kiedyś, że gdyby sitwa złych psychologów spotkała się w podwodnej bazie i starała się wymyślić kryzys, z którym ludzkość nie byłaby w stanie sobie poradzić, prawdopodobnie byłby to właśnie kryzys klimatyczny i zmiany klimatu. Problem jest zbyt odległy, zbyt mało namacalny i nie umiemy sobie z tym poradzić. Taki najbardziej klasyczny podział społeczeństwa, jeśli chodzi o ich stosunek do zmian klimatycznych, jest na tych, którzy wierzą, że coś jest nie tak, oraz na denialistów. Poszliśmy w tym badaniu odrobinkę dalej i stworzyliśmy segmentację Polaków, układając ich na takim kontinuum, z jednej strony osoby świadome i chcące coś zmienić, z drugiej strony właśnie osoby negujące zmiany klimatyczne i z dosyć niską wiedzą o środowisku. I tak, zaczynając od tych świadomych, mamy 12% osób bardzo aktywnych. Nazwaliśmy ich nieczekajami. Nie czekaj, trzeba działać, trzeba działać już dziś. To są osoby o dosyć dużym poziomie wiedzy o środowisku, osoby, które chcą coś robić albo wręcz już coś robią, działają w mediach społecznościowych, zmieniły swoje nawyki konsumenckie, biorą pod uwagę kwestie środowiskowe przy głosowaniach politycznych. Następna grupa, troszeczkę większa, 16% to są świadomici. Z jednej strony świadomi, że coś jest nie tak, z drugiej strony wierzący w dużo mitów, to są ci, którzy często uważają, że kiedy przestaną pić przez plastikowe słomki, kiedy zamienią plastikowe torebki na bawełniane, już oczywiście nie zastanawiając się, ile kosztuje wyprodukowanie, ile ziemię kosztuje wyprodukowanie bawełnianej torebki, uważają, że sprawa jest załatwiona. Natomiast to jest też cenna grupa ludzi, można ich potraktować jako taki nośnik tej wiedzy o Ziemi i środowisku, ponieważ są rzeczywiście zainteresowani. Następna grupa, największa, prawie 1/3 społeczeństwa, 29%, to są niepokojenie. No jak sama nazwa mówi, oni są po prostu przestraszeni. Przestraszeni tym, co dzieje się z Ziemią, natomiast absolutnie nie widzą sposobów na rozwiązanie sytuacji. Tkwią w swoim strachu, w swoim lęku.
Czasami wpadają w depresję klimatyczną, natomiast co z tym począć, nie wiadomo. I przechodzimy na drugą stronę naszego kontinuum. Tam mieszkają, dobrze żyje ci, którzy to są ziemiani suwereni, tak bym to nazwał. Uważający często, że właśnie częściej niż inni, że zmiany klimatyczne to jest część naturalnego cyklu, że w zasadzie cała ta śpiewka o odejściu od węgla to jest jakiś spisek prawdopodobnie Niemców, Francuzów, żeby przejąć naszą energetykę. Nie widzą specjalnie problemów środowiskowych, oprócz tego, że jest dużo śmieci. Nie pozbędą się swoich samochodów, a na majówkę rozpalą grilla i zgrillują tam swoją kiełbasę albo schabowego. I ostatnia grupa, bez ściemiania, oni mówią bez ściemy. Wy wszyscy ściemiacie, nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych problemów klimatycznych. No to są tacy ludzie, którzy bardziej niż klimatem chyba są zainteresowani tym, żeby pójść sobie na mecz albo pomaszerować w jakimś marszu, rzucić kilkoma racami. I teraz po dogłębnej analizie tych pięciu grup, nasza rekomendacja w latach 20, którą dajemy organizacjom i firmom, z którymi współpracujemy, to jest porzucenie tych ostatnich dwóch grup, nie zawracanie sobie głowy niskoświadomymi albo zaprzeczającymi kwestiom klimatycznym ludźmi, ponieważ koszt dotarcia do nich, wyedukowania jest olbrzymi. Prosta matematyka, jeśli dodamy sobie te 12 i 16 i 29, czyli pierwsze trzy segmenty, okazuje się, że 2/3 społeczeństwa to są ludzie albo już świadomi, albo wrażliwi na wiedzę, otwarci na wiedzę, którą można im przekazać. I z nimi w zasadzie rekomendujemy pracę. Jeśli chodzi o tych najbardziej świadomych, oni oczekują konkretnych narzędzi. Oni już wiedzą, że trzeba działać. Nie potrzebują edukacji, tylko oczekują konkretnych narzędzi, konkretnych programów, czy ze strony rządu, czy ze strony firm. Muszą się znaleźć jacyś przywódcy, którzy wymyślą sposób działania. Jeśli chodzi o te dalsze grupy, no szczególnie niepokojonów, tam bardziej jest ssanie na edukację, na wiedzę. Im trzeba wyjaśnić, na czym polega problem zagrożenia środowiska przez człowieka. Im trzeba wyjaśnić, co to są emisje CO2, że emisje dwutlenku węgla to wcale nie jest smog. I to są też ludzie, którzy mniej chętnie sami się zmienią, a bardziej będą oczekiwać wprowadzania zmian przez władze, przez duże firmy, co też jest cenne, bo jeśli to zrozumieją, będą popierać takie władze, głosując na nie, lub te firmy, kupując ich produkty.